Witam znowu w snopie światła. Dzisiaj w naszej małej światłości kroimy sobie jabłości. W tym celu potrzebujemy noża, jabłek, doski do krojenia i odrobiny słońca, jak przy uderzeniu bomby atomowej. I tak z pomiędzy jabłek znowu wyłaniam się ja, z mąką babuni i miską. Pomyślałem, że w sumie można trochę pokombinować. Na początku miały to być po prostu pieczone jabłka z dodatkiem śmietany, ale w sumie można zrobić trochę ciasta. A że się na tym nie znam, to zrobię je na... Zgodnie z moim doświadczeniem, wezmę jajco i je w mordę utrzepię. Bo na tym polega właśnie gotowanie. Myślisz sobie, co tu zrobić, i robisz. Im więcej rzeczy zrobisz, tym masz większe doświadczenie. Teoretycznie chyba powinienem osobno utrzepać żółtko, osobno białko, ale w sumie to może wezmę większą miskę. O, ale trąbią. No, może zrobię tak. O, doskonale. Dobra, wbijam jajco, się nie będę pindolił. Dwa jajka. Utrzepuję. I zobaczymy, co się będę. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Hello. Kurde piana. Nawet się udało. No. Prawie, ale jeszcze jest dosyć, no, lejąca, ale już prawie, też nie oczekuję, że będzie idealna. Trochę tak potrzepię przy was i musiałem odinstalować program do montowania i nagrywania i zainstalować go znowu, żeby poprzedni odcinek wrzucić. Ten, który teraz nagrywam, w takim razie ukaże się z opóźnieniem. Tak jak i tamten. A jeśli chodzi o dzisiejszy temat, poruszę go tak może w skrócie. Innym razem może postaram się więcej o nim powiedzieć. Ten odcinek postanowiłem, że będzie ciut luźniejszy i może kulinarniejszy, ciekawszy. Także zobaczymy. Chciałem powiedzieć o tym, co mnie ostatnio trapi, czy nie jest za późno, aby zacząć. Czy w ogóle nie jest za późno? Bo pewnie wielu ma takie odczucie, może nie przejmujące, ale przynajmniej gdzieś tam w głębi duszy się czuje i może najczęściej chyba się przyjmuje to uczucie jako oczywiste. Bo wiele razy spotkałem się z osobami, które mówiły o sobie, że już po ptokach, albo że już za późno, że no w tym wieku to już nie, albo trzeba mi było kiedyś zacząć, a teraz to już wiesz. No, czy to jest prawda? Zależy. Podobno jeśli chcesz być na przykład dobrym skrzypkiem, to trzeba zacząć w wieku 4 lat. Czy jakoś tak. No, cóż, pewnie jest w tym jakaś prawda. Pewnie tak. Podobno, jeśli chce się też być gimnastykiem, tym kontorsjonistą, wyginaczem się, w ogóle najlepiej z takim akrobatą rozciągniętym mega, to najlepiej zacząć w dzieciństwie. Bo już potem się człowiek tak nie rozciągnie jak za dziecka.
No chyba, że ma predyspozycję właśnie, żeby być kontorsjonistą, czyli tym, co się tak mega wygina, tak dziwnie. Ale podobno już ciało nie wygnie się tak jak za dziecka. Potem już można się rozciągać, ale nie osiągnie się tego poziomu. Zwłaszcza w zginaniu się do tyłu, ponoć. Tak słyszałem. No i w sumie coś w tym jest, bo faktycznie no... Jakoś nie wiedziałem, żeby ktoś później zaczynając się tak rozciągnął. Więc no... Są rzeczy, co do których można zacząć za późno, bo starzeje się ciało. Tak, czas dotyka oczywiście fizyczność, każdą sferę fizyczności. No... niestety ciało się starzeje, czas dotyka nasze domy, jedzenie, którego nie zjemy po zbyt długim czasie. Czas dotyka nasze zwierzęta i rośliny, przedmioty, którymi się posługujemy. No, to prawda. Także wszystko, co z nimi związane, na to może być za późno. Może być za późno, żeby z drzewka zrobić, żeby drzewko poprowadzić w pewien sposób, żeby rosło. Może być za późno, żeby wytresować w pełni psa. Może być za późno, żeby być takim kontorsjonistą, jakby się chciało, albo takim skrzypkiem, jakby się stało chciało, ponoć. Może być za późno. No cóż, na wiele rzeczy, które są związane z naszą fizycznością. To prawda. W nich nie osiąg... Tylko, że... nie przypominam sobie jakiejś dyscypliny, w której nie oznaczałoby to po prostu, że nie osiągniesz tak wysokiego poziomu, jak ludzie, którzy zaczęli wcześniej. Co nie znaczy, że nie osiągniesz wysokiego poziomu. Możesz być kontorsjonistą. Pewnie, że możesz. Choć pewnie nie będziesz tak dobrym, jakbyś tego mógł pragnąć. Możesz być skrzypkiem, świetnym skrzypkiem. Jeśli będziesz ćwiczył 14 lat, no myślę, że będziesz koksem, będziesz wymiatał. Tak mi się wydaje. Może i dziecko osiągnie ten poziom, nie wiem, 5-10 lat, a ty w 14, ale osiągniesz. No cóż, właśnie rzeczy związane z fizycznością raczej po prostu ograniczają pułap, na jaki możemy wejść, ale nie ograniczają go całkowicie, nie ograniczają w ogóle ścieżki. I to jest najlepsze. Wiem, że można nie mieć czasu w pewnym wieku, w pewnych okolicznościach, ale to nie znaczy, że robiąc coś przez minutę dziennie, przez 2 miesiące, ćwiczysz to przez godzinę. Przy czym liczy się to bardziej niż jak godzina, powiedzmy jako 2-3 godziny, w sumie nawet więcej. Bo jeśli poćwiczysz przez 1 godzinę w miesiącu, jednorazowo, to jakby zapomnisz wszystkiego. Zapomnisz, efekt się nie utrzyma. I co, nie będziesz skupiony tak dobrze. Nie osiągniesz wszystkiego, co byś chciał. A ćwicząc przez minutę dziennie, przez 2 miesiące, łącznie zbiera ci się godzina, ale w każdą minutę będziesz skupiony. Bo łatwo ci będzie utrzymać skupienie. Na każdą minutę się przygotujesz. Między tymi minutami będziesz myślał o swoim celu i o tym, co robisz. I pewnie rozwiniesz się w międzyczasie w tym kierunku, bo wymyślisz, dlaczego ci coś nie idzie, albo dlaczego ci coś wychodzi. Przez godzinę nie zdążysz jednorazowo. Także... może i nie masz czasu, ale jeśli chociaż tę odrobinę poświęcisz na to, co chcesz, to jakby efekt osiągniesz. I do czego to zmierza? No, do tego, że zawsze można zacząć. I że efekt zawsze będzie. I że masz czas. Minutę dziennie masz.
Tylko najważniejsze jest samo zaparcie. To jest najtrudniejsze. Najczęściej wydaje mi się, aż mnie przychyla, że pytaniem nie jest, czy warto zaczynać, ale czy będę miał samo zaparcie. Czy będę w tym wieku miał jakby jeszcze chęci to robić. Jeśli masz, czas się znajdzie. Choćby trochę. Ale przez. Może ćwicząc tyle, ile możesz, idąc do celu, tyle, ile możesz jedynie, nawet jeśli jest to minuta dziennie, albo minuta na tydzień, po roku, uzbiera ci się prawie godzina. Przy czym, jak mówiłem, jest to więcej niż godzina. Bo to jest dużo bardziej wartościowy czas, ten wyczekany. I na pewno warto, tylko trzeba mieć samozaparcie. Pod tym względem, oczywiście. Pod tym względem, że w ogóle cokolwiek, tak, zrobisz postęp. Oczywiście, że zrobisz postęp. Nie będzie on wielki. Nie będzie tak wielki, jak by mógł być, kiedy miałeś 12 lat, nie miałeś za dużo obowiązków i mogłeś cały wolny czas poświęcić na rozwijanie swojej pasji, na dążenie do celu. Ale nie każdy w tym wieku miał prawdziwe cele i jakąś pasję. Moją pasją było oglądanie Zbuntowanego Anioła w telewizji albo Nowych Szat Króla serial na czym? Na Cartoon Network, jeśli jeszcze było. To były moje pasje. Moją pasją było, moim marzeniem było wrócić do domu i siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Tak. Przez gimnazjum i liceum i w sumie jeszcze trochę studia jeździłem na desce, na deskorolce bez przerwy. Każdą wolną chwilę albo myślałem, albo jeździłem. I taki byłem uparty, że aż nic w tym nie osiągnąłem, bo brakowało mi innych cech, takich jak otwartość i może rozdzielenie sobie trochę priorytetów, bo to, że jestem dobry na desce, nie znaczy, że będę znany, albo że będę umiał każdą przeszkodę przeskoczyć, bo trzeba poświęcić czas, żeby tam dojechać, na tę przeszkodę. A ja nie poświęcałem tego czasu, po prostu chciałem jeździć jak najbliżej, jak najwięcej, jak najdłużej i nic mi to nie dało. Także. Moi drodzy, nie każdy w pewnym wieku myślał. Ja zacząłem myśleć dużo później, a tak naprawdę to wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy się poddaję i znowu wracam do tego na swoją właściwą ścieżkę, za każdym razem wydaje mi się, że jestem ciut bardziej zdeterminowany, ciut lepszy. Podejmowaniu decyzji i w dążeniu do celu. Bo mam większe doświadczenie w przegrywaniu. I tak jest, to działa. Mam większe doświadczenie w przegrywaniu i teraz wydaje mi się, że kiedy znowu wróciłem na swoją ścieżkę, to się też tyczy nagrywania i innych rzeczy, kiedy znowu dążę do moich celów, kiedy znowu je znalazłem, odkryłem na nowo, tym razem czuję, że znowu podchodzę do tego ciut inaczej i mądrzej. I może wielu rzeczy muszę się nauczyć, choćby właśnie podchodzenia do celu, które może, co może niektórzy mieli od dzieciństwa, może ich ktoś dobrze pokierował. Ja musiałem to odkryć. Wiele musiałem odkryć. I wiele czasu mi to zajęło. Wiele czasu zmarnowałem, można powiedzieć. Na chociażby uczenie się tego, że warto jednak rozmawiać z ludźmi i że zwykle podstawą sukcesu jest kontakt z nimi. Mnóstwo lat przeleciało mi bez sukcesów właśnie przez to, że nie miałem tego świadomości albo byłem zbyt przestraszony, żeby cokolwiek w tym kierunku robić. Teraz jest inaczej. Teraz jest inaczej i wiem,
że mogę teraz dać radę z moimi celami. Podchodzę do tego znowu inaczej, więc to jest jakby mój początek. I wyobrażam sobie, co polecam każdemu, spojrzeć na swój nowy początek, o którym tak myślimy, o którym tak marzymy, o który pytamy i przez który może oglądamy ten odcinek mojego wspaniałego vloga, aby spojrzeć na ten początek tak, jakby to było w wieku 12-4 lat. To jest ten sam początek. Może i okoliczności są inne. I może i ciało się zestarzało. Może i świat poszedł do przodu. Może cegły w bloku się postarzały, obłupały. Zwierzęta zdechły. Roślinki wyrosły, już są krzakami i już w sumie trzeba je wyciąć. Ale to co w głowie, mimo że się nabudowuje, mimo że się rozwija, to się nie starzeje i może się zmieniać, ale tam zawsze jest miejsce na nowe. Jeśli myślisz o tym, żeby zacząć, to jest właśnie dowód sam największy, bo ciało na przykład, myślisz, że mu się chce z wiekiem coraz bardziej ćwiczyć, myślisz, że w pewnym wieku będzie ci się nagle chciało ćwiczyć, bo nagle będziesz miał więcej energii? Raczej nie, chyba że zmienisz swoją dietę, a wcześniej była beznadziejna, albo swój tryb życia całkowicie. Ale zwykle ciało i wszystko inne z czasem stabilizuje się. Robi się coraz bardziej nieruchome, opada na dno, jak muł. Na muł w wodzie życia, w wodzie czasu, a umysł w każdym wieku może się obudzić nagle. Umysł zawsze jest żywy, zawsze jest świeży, zawsze jest miejsce na świeże, żebyś coś urodziło. Ciało nie młodnieje, ale umysł może. Możesz się rozwinąć w pewnym wieku tak, że nawet nie wiesz, tak, że nawet się nie spodziewasz, że możesz być w wieku 60-70 lat, odkryć filozofię, zacząć czytać książki, a wcześniej byłeś Patusem Menelem i nagle zaczniesz czytać. Możesz nawet pójść do kościoła nagle i stwierdzić, że no w mordę byłem Patusem Menelem, bo taki był mój wybór, bo nie wiem, zaniedbałem wszystko i teraz siebie też zaniedbuję i mogę być teraz innym człowiekiem i ciało niestety już swoje przeszło i nie wróci do tamtego wcześniejszego poziomu, ale umysł może. Umysł może wrócić. Umysł może być młody. Umysł, oczywiście nie mówię tu o rzeczach typu demencja albo jakieś otępienie starcze, co wiadomo jest związane z fizycznością. Ale chodzi mi o ten umysł taki, jakby można powiedzieć, niezwiązany z ciałem. Wiecie, o co chodzi? Na pewno wiecie, o co chodzi. To się nie starzeje. Najwyżej obudowuje się starzejącym się otoczeniem, rozwijającymi się problemami. Ale powiem wam, że to nic. Zapomniałem aż jajko trzepać. Jeśli chcesz znowu zacząć, to zacznij. Nie jesteś na to za stary. Bo twój umysł nie jest na to za stary. I zaczniesz po prostu tak jakby w innych okolicznościach. Myślisz, że dziecko, które ma skrzywienie kręgosłupa i nie może się za dobrze wyginać do tyłu, ono stwierdzi, że jest za późno dla niego, żeby zacząć się rozciągać? Mordę nie. Ono stwierdzi, że no, ma krzywy kręgosłup, ma coś z kręgami i może nie osiągnie tego poziomu, jaki by chciało w pewnym wieku, ale na pewno się rozciągnie dobrze, może w inną stronę, ale może być kontorsjonistą, chyba że no, ma taką chorobę, ale rozumiecie, o co chodzi. W młodym wieku nie myśleliście mimo przeszkód, że jest za późno. A teraz te przeszkody to jakby... Co to znaczy za późno? Zapytajcie siebie,
czy macie, czy właśnie, czy przeszkadzają wam wystarczająco okoliczności? Bo gdybyście mieli to samo jako dziecko, nie pytalibyście siebie, czy jest za późno. A teraz pytacie, bo wcale nie chodzi o to za późno. Może tak się czepiam słówek, ale myślę, że to ma znaczenie. Ja się też na to łapałem i mi to, szczerze mówiąc, trochę otworzyło oczy. Nie jest za późno. Są inne okoliczności. I to nie jest kwestia tego, że jesteś za stary. Tylko tego, czy jesteś wystarczająco silny i zdeterminowany. Naprawdę. To w każdym wieku jest ten sam problem. Czy jesteś dzieckiem, czy jesteś stary jak świat, czy jesteś grzybem, czy jesteś w średnim wieku, po prostu, czy w tym najgorszym wieku kryzysu, wieku średniego. W różnym to jest wieku. No, to jest wszystko kwestia samozaparcia i wiary. Wiary w siebie, bo to jest wbrew pozorom, jak to było w Lego przygodzie, banał z plakatu z kotem, ale to prawda. O tych banalnych rzeczach to też jeszcze poopowiadam, bo to jest wbrew pozorom wielki temat i bardzo ważny. Nie jesteś za stary. I ja nie jestem za stary. Są inne okoliczności. To, co było, to było. To, co będzie, to będzie. Ale jeśli... Właśnie mam jeszcze jedną ważną myśl, którą powtórzę chyba przy okazji nagrywania o tym temacie jeszcze raz, jeśli jeszcze raz nagram. Wyobraź sobie, że jest 19-latek czy 20-latek, który poświęcił się pewnemu celowi i był świetny w tym i rozwijał się, bo był młody i jego ciało było sprawne i miał wszystko, co potrzebne do tego, ale umarł. Jego droga została przerwana i nie wiadomo, czy osiągnąłby cel, nie wiadomo, jak dobry by był, nie wiadomo, co by z tego wyszło. Ale umarł. A ty możesz w wieku, tak jak moim, 29 lat, czuję się momentami, kiedy o tym pomyślę, tak staro, tak beznadziejnie, że jest po prostu, że aż mnie skręca z boleści. W moim wieku mogę w umyśle znowu być 10-latkiem, który zaczął. Jeśli teraz zacznę, tak jak tamten chłopak zaczął w wieku 10 lat, ja zacznę teraz i będziemy w tym samym wieku. Za 10 lat może też umrę i też nie osiągnę tego, co bym chciał. Powiedzą ludzie, za późno zaczął, mógł zacząć w wieku 10 lat. Tamten zaczął i co? I skończył tak samo jak ja, tylko że ja, wbrew pozorom, skończyłem lepiej, bo ja... Po pierwsze, zdążyłem przeżyć jeszcze wiele innych rzeczy niż on. Zdążyłem przeżyć sporo życia, którego on nie miał. Czas, który poświęcę na budowanie swojej ścieżki, na przechodzenie jej, może nie będzie tak intensywny. Załóżmy, że mi to zajmie 20 lat, to co jemu zajęłoby 10. Albo mi zajmie 30 nawet. Przejdziemy tę samą ścieżkę, jeśli będzie mi dane. Ale ja przeżyłem już wcześniej poza tym coś dużo więcej. I ja, jeśli przejdę te 30 lat, które jemu zajęłoby 10, to będzie dużo więcej życia, niż on by miał. I będziemy na tym samym poziomie, w pewnym momencie, w tym samym punkcie, a ile więcej będzie za mną. Więc ja będę szczęściarzem. Po drugie, będę miał taki przywilej tego szczęścia, tej ogromnej radości wrócenia jak marnotrawny syn na swoją właściwą ścieżkę. Bo jak się dobrze robi od początku, to tak nie cieszy. Cieszy wielce, wiadomo. Ale jak się wróci z czeluści bez nadziei, to każda radość jest 3 razy większa. I z tą myślą, z tymi myślami, z tym mega długim odcinkiem, który będzie trwał chyba pół godziny, a ja jeszcze nie pokazałem wam końcowego efektu mojego ciasta,
Zostawiam was. Coś słyszałem. I zobaczymy, jak wyszedł mi deser zaraz. Mordę! Nadal się piecze. Ale wygląda to już nie najgorzej. I w tym momencie wiem, że coś z tego będzie.